woskowy, siwy. Niestety jesteśmy już przy kategorii siła. Ten akurat pod względem siły, myślę, że on jest naprawdę wysoko. Tak, jak wspominałam wcześniej, taki taran właśnie. Szybko się zasapie, tak, ale... Szybkości nie jest wiele, ale jest siła, jest moc, jest masa. No. Co prawda nie rzeźbiona, lecz wciąż jest to masa. Jednak jest to masa, trzeba tutaj przyznać to. Myślę, że to jest takie bardzo, bardzo agnostyczne, więc 5 na 10. Myślę, że tak. Teraz przechodzimy do naszej ostatniej już kategorii, mianowicie obrzydliwość. To on jest paskudny. Ma duże możliwości pod względem obrzydliwości. Tak, wiadomo, ten akcent potu. Są różne standardy piękne, aczkolwiek no progenia, którą on tutaj wyraźnie posiada, nie jest taka no ogółem znana za... Jego głowa jest krzywa, patrz, on ma taką jajogłowę, takie... Myślę, że miał lekką progenię, jak widać po ustach, ale też właśnie czoło potrafi się... Nie wiem, coś jest z układem czaszki takiego. Łuku brwiowego brak. Łuku brwiowego brak? No tutaj wykazujemy niewielki łuk brwiowy. No taki dość płaski łuk. No brwiowy. Nawet ty masz znacznie bardziej widoczny, ja mam znacznie bardziej widoczny. Co jest, jak wszyscy dobrze wiemy, charakterystyką czada. A więc... Virgin Ludwig. Dokładnie. I jeszcze moim ulubionym takim kęskiem, które dodaje obrzydliwości, są te włoski tutaj dodane na płaskorzeźbie. O tak, tak. On się nie ogolił, jak pozował. Znaczy ja wiem, przez co autor musiał spędzić kolejne 3 dni, wciskając włosek jeden po drugim, wyrywając z siebie. Dokładnie. Ze swojej brody pięknej, gęstej, którą hodował. Ja myślę, że tutaj obrzydliwość jest duża i dałabym tak 6, 7 na 10. Myślę, że to bardzo, bardzo szczodre. 7 na 10 dajmy. Teraz kolejny Ludwik. Teraz mamy Ludwik Strój. Ludwik Strój. Ludwik Strój. Ludwik Strój. Zacznijmy może od kapryśności. Kategoria kapryśność. Myślę, że patrząc tutaj po minie oraz po pozie, myślę, że tej kapryśności jest naprawdę sporo. Nie tak jak jego predecesor, jednak nadal jest jej wiele. Ja tak myślę, on tak próbuje, ale coś mu trochę nie wychodzi. On jest taki... Jeszcze ma tą radość życia. Jest jeszcze miejsce do poprawy. Tak. Jeszcze ma tą taką młodzieńczą radość życia, tak odrobinę. No... 4,5 na 10? 4. 5, nie wiem, 4. To może 4,5, tak agnostycznie. 4,5, myślę, że tak. Taniec. No tutaj stanowczo przymierza się do tego tańca, tak myślę. Tutaj ta poza sugeruje, że byłby gotowy podjąć się tańca, gdyby taka możliwość zaprezentowała się. Jednak myślę, że no jego buty nie są najbardziej odpowiednie do tańca. No przynajmniej nie są na obcasach, więc no cóż. No myślę, że tak fakt, jest, że nie są tak, na obcasach tak bardzo sprawia, że bardzo odejmuje mu ludwiczności. Odejmuje mu ludwiczności, aczkolwiek do tańca myślę tak pół punkta daje, bo w tym by się już dało tańczyć. To dobra myśl. I też krótsza peleryna, co by nie przeszkadzała. Dokładnie. 6 na 10? Tak. Myślę, że 6. Przechodzimy do kategorii ludwiczność. Ludwiczność. No mi to tak średnio, ten strój jest taki... No i jest miejsce biedny, do poprawy, tak. Jest taki biedny ten strój generalnie. Gdzie jest koronka na jego pantalonach? A gdzie brzuszek? Koronka? Gdzie brzuszek? Gdzie podbródek? Gdzie... No kurczę. No, włosy super, ale reszta... No jest... za te włosy to tak punkcik. To tak... Tak. 1 na 10. Ja mu dam 2, ja jestem optymistyczna. To dobrze, to 2. Teraz mamy siła. No niestety, no tutaj... Takie chucherko. Chucherko. No z Ludwikiem woskowym siwym no nie miałby szansy. Nie miałby szans, nie, absolutnie. Tutaj nie ma pola do dyskusji. Jak dla mnie jest to solidne 2. Zachęci. Tak, 2 na zachętę. No i obrzydliwość. No niestety ten Ludwik wygląda na bardzo czystego, bardzo niespoconego. Bardzo
nawet nie wiem co powiedzieć, bardzo mało ludwiczne, tak? Czyli mało taki, też obrzydliwy. Taki młody, świeży, jakby w ogóle się umył raz. Czysto spod prysznica. Jakby tutaj wygląda, jakby on dbał o higienę regularnie, jakby się mył częściej niż na przykład raz na miesiąc, co odejmuje mu. O, kompletnie. Tak. Brakuje też brzuszka, jak już wspomnieliśmy. Brakuje brzuszka, wiadomo. Chociaż jest to Ludwik typu... Podbródek tylko jeden. Jest Ludwik typu szczupłego akurat. Tutaj nawet jest ML, to są jego rozmiary. Ludwik wersja slim. Ale pragnę zwrócić uwagę, że to jest nowoł, czyli nowy Ludwik. Nowy wersja Ludwik. Ulepszona. Czyli taki prosto z fabryki wyszedł czysty jeszcze. Czyściutki, jeszcze nie używany. Więc ludwiczność, znaczy obrzydliwość. Taka... No, zero nawet wręcz. Ja myślę, że... Że zero też, to jest taki, tak. Taki typowy plan z plakatu. Teraz Ludwik Strójb trafia na swoje miejsce. Tutaj mamy Ludwik film dokumentalny. Tutaj widzimy już, naprawdę dobrze się zapowiada. Dobrze, bardzo dobrze się zapowiada. Tutaj może troszkę nieco przybliżymy na naszego bohatera. O, tutaj widzę potencjał. Potencjał jest duży, to jest, tutaj temu się nie da zaprzeczyć. Potencjał jest niesamowity w tym przypadku. Myślę, że punkty ludwiczności mają tutaj szansę być naprawdę wysokie. Przejdźmy może do oceniania. Kapryśność. On tutaj, ja tu widzę spory kaprys. Spory kaprys, bardzo. Wiele robi ten wąsik. O, bardzo, bardzo dużo robi. Tutaj jest taka widać w jego wzroku taką pretensjonalność. O, niesamowitą. Zwłaszcza na tym zdjęciu, gdzie tańczy. On tak, no jest to oddaje widoczne. Się tańcu i kapryśności. Kapryśność tego Ludwika jest wysoka. Ja bym tak dała co najmniej 6. Myślę, że to jest sprawiedliwe. 6. Tak. Taniec. Bądźmy szczerzy. No bądźmy szczerzy. Taniec tutaj jest rzeczą kluczową. Tutaj noga zatacza duży krąg, duży. Tak. Tutaj można dojrzeć się referencji do filmu z 2019 roku, hitowego już filmu Joker, po polsku Jajcarz. Zwróćmy uwagę też na gesty dłoni, tak? Tak, to ten taniec to nie jest zwykły taniec dla rozrywki, to jest przedstawienie. Tutaj widzimy kunszt artystyczny Ludwika. Bardzo dobry taniec. Bardzo dobry. Ale myślę, że jest też miejsce do poprawy. Mogłoby być więcej złota w stroju. Mogłoby być, zwłaszcza, aczkolwiek strój jest naprawdę dobry. Ale to za chwilę w ludwiczności omówimy wszystkie detale. To wszystko omówimy. Myślę, że 9. Myślę, że 8, ponieważ tak naprawdę nie wiem co mnie czeka w pozostałych Ludwikach. To bardzo, bardzo rozsądne. Przechodźmy więc do ludwiczności. No po pierwsze, co na pierwszy plan wychodzi? No wąsik. No wąsik. I ta malutka brudka. Szykowna. Tak, niebieskie, nie, to są zielone czy niebieskie? Takie zielono-niebieskie. Zielono-niebieskie oczy. Oczywiście peruka czarna. Peruka czarna, piękne loki. Z pazurem, można by powiedzieć. Tak, taki Ludwik z pazurem. No istny król słońca, no przepych. Przepych, wypych. To jest to, o co walczył Ludwik XIV. Dokładnie, te zdobienia na stroju. No przecież to jest czysty Ludwik. To jest król, za którego ja bym umierał. Dokładnie, pierze. Z głodu. Na budowie, w Wersalu. Spadając z rusztowania. W chlewie obsranym gównem. Dziękuję. Z twarzą umazaną błotem. Dziękuję Ludwiku, że nami rządzisz. Dziękujemy. Kolejny mój ulubiony elemencik to tutaj na tym zdjęciu te pazurki wychodzące z grzywki. To jest coś niesamowitego. O, tak. To jest coś, czego nie widzieliśmy dotychczas w Ludwikach. To jest bardzo odważne. Ja myślę, że to może być nawet fragment jego naturalnych włosów wychodzących spod peruki. Więc nawet taki bonusik w postaci prawdziwych włosów króla. Więc ja myślę, że ludwiczność jest tu bardzo wysoko. Myślę, że ubiega się do Ludwika Woskowego Siwego. Nawet dobre 8, można by powiedzieć. Tak, myślę, że zasługuje na 8.
No i przechodzimy do kategorii siła. No niestety jest to Ludwik typu smukły, szczupły, Ludwik slim. Ja mi się wydaje, że on jest taki właśnie, taki sneaky, taki jest zwinny, no ale siła niestety, no... No siła nie jest jego aspektem, a niestety nie jest to kategoria zwinności. Myślę, więc... że trochę tej siły może mieć tutaj w stroju, tego nie widać. Jakieś tam mięśnie na pewno ma, aczkolwiek no taranem nie jest. Nie jest, ale warto też zwrócić w tym momencie uwagę na jego kwadratową szczękę, która sugeruje o mocy. Big Chado trochę. Tak. Tak. To jest wyraźne. On wszystkie szare myszki na dworze swoim. Wszystkie. Nie wiem, dlaczego Ludwikowi Wosłowemu daliśmy tylko 5 siły. Ja bym... No bo to jest coś takiego, że... Ale on jest taranem, to... Wiesz co, masz rację, to powinno być wyżej. Myślę, że... 8? Nawet... Myślę, że 7 dalibyśmy Ludwikowi Wosłowemu, poprawiając naszą ocenę. Mimo, że... No niby obiektywnie powinno się to oceniać, ale... Ale jednak na tle innych Ludwików. No dokładnie, powinniśmy go wyżej. Ten myślę tak 5, 4... 4,5. Tak, myślę, że 4,5. To będzie sprawiedliwe. No i mamy obrzydliwość. To jest kolejny Ludwik typu czysty. Tak. Jednak jego kapryśność przekłada się też na jego obrzydliwość. I ten wąsik też sporo gra w tej kwestii. Na pewno. Ja myślę, że pod tą peruką, te włosy, które wystają, ja myślę, że to są tłuste włosy. Przetłuszczone włosy spod peruki. Moim ulubionym elementem jest też ta lekka szarość i spontaność w tej peruce. Myślę, że tam na pewno można spotkać różnych mieszkańców. Nurzeniec w brwiach. No jeszcze tutaj... No, klasyczny, wersalowy Ludwik pod względem obrzydliwości. Nic tak, więcej, ja nic myślę, mniej. Myślę, że on się często drapie pod tą warstwą złota. Tam się jakiś świerzb czai na pewno. No generalnie... Smród i brud, ale wygląda z zewnątrz czysto. Nie ma tu dużo co mówić. Może 5 lub 4. Myślę, że raczej takie 4. Bo myślę, że to sprawiedliwe. Jest czysty, jeszcze młody. Ludwik taneczny, filmowy. Przechodzimy do tego Ludwika. Och, ten gest zamaszysty. Widzę, że on ma dość dużo. Toż to młody bunton. Szok! Czy on grał Ludwika? Jeśli to jest ten akt... Nie. Nie, wątpię. Nie, ale podobny popór. O. Le roi danse. Le roi danse. Le roi Merlin. Le roi danse. Król dąsa się. No, dobrze, może zaczynajmy. Kapryśność. No, kapryśność niesamowita. No, kapryśność tylko na tym zdjęciu może, nie wiem, coś go zaciekawiło, ale na innych po prostu przykład kapryśności, no. Ta mina nie do urobienia. Ikona kapryśności. 9. Tak, stanowczo. No, teraz przejdźmy może do kategorii taniec. No, cały film był o tańcu króla. Niestety tutaj nie ma dużej dyskusji. No, ocena tańca musi być wysoka. Musi być bardzo niesamowita dynamika ruchów. Nie wiem, czy da się już bardziej zatańczyć, jeśli się z Ludwikiem. Nie da się bardziej zatańczyć. Tak, te gesty, ta dynamika, no to wspaniałe. Wspaniałe. Coś niesamowitego. 9. 9. Stanowczo 9. Ludwiczność. Myślę, że jest spore, naprawdę ogromne miejsce do poprawy w kwestii twarzy, w kwestii włosów. On tutaj jest kreowany na takiego, tutaj widzimy tą słynną, ten słynny palec Boga na brodzie, takie wgłębienie charakterystyczne, to jest taka... Co? No widzisz? To się nazywa dupa na brodzie, ja to mam po ojcu. Patrz tutaj. No, chciałam mniej wulgarnie, ale dobrze. Dupsko na brodzie. Więc taka twarz takiego typowego przystojniaczka, co mu
ujmuje ludwiczności. No nie pasuje, nie pasuje do Wersalu. Ja będę szczery, nie. On nie pasuje do Wersalu. Te włosy generalnie wyglądają bardziej na naturalne, co mi tak z Ludwikiem nie współgra. Mi jako ludwikologowi od wielu, wielu lat, jak już tutaj wszyscy zebrani dobrze wiedzą, tak. Mam doktorat w tym temacie, mi to ubliża. Mi to ubliża. Mi również to ubliża. Ja nie wyobrażam sobie, żeby Ludwik z tamtych czasów kiedykolwiek wyglądał tak. w ten sposób. Ludwik bez czarnej burzy włosów, no nie jest dobrym królem. Ja nie wiem, czy on by się komukolwiek pokazał tak... obrzydliwie wręcz. To... tak nago, z włosami jak makaron. To ubliża królowi. No niestety, bądźmy szczerzy, ten film ubliża królowi. Tak, to jego strój tylko na jednym ze zdjęć jest może... no, w jednej, drugiej, tak. Myślę, że strój jest bardzo wybrakowany, bardzo mało ludwiczny, bardzo... no, brakuje tutaj czegoś, brakuje tutaj naprawdę wiele. Wiesz co, tamten Ludwik strój był jednak mniej ludwiczny niż to, bo tutaj jest jednak taniec. Dobrą cechą ludwiczności to, jest taniec. To racja, taniec przekłada się na ludwiczność. Ja bym dała co najmniej 3 lub nawet 4 ze względu na taniec. Myślę, że możemy pójść na kompromis, dać mu solidne 3,5. Dokładnie. Przechodzimy do siły. Wygląda na tym ostatnim zdjęciu, gdzie... no, coś tam jest. Myślę, że on byłby w stanie. Jest taki Chad Ludwik. Tak. Młody Chad Ludwik stanowczo. To są mięśnie wyrobione przez taniec. Dokładnie, więc smukły, ale trochę mięsisty. 6. Myślę, że tak. Myślę, że jest dość silny. Przechodzimy teraz do kategorii obrzydliwość. No obrzydliwość, myślę, że dość obrzydliwy. Ja myślę właśnie, że no ciężko mi tą obrzydliwość zauważyć. Pozwól, że ja ci wytłumaczę. Tutaj mamy włosy przyklepane olejem. Właściwie w tamtych czasach używało się do tego tłuszczu zwierzęcego, więc można sobie wyobrazić z łatwością zapach. No ten makijaż, te zamalowane brwi, bądźmy szczerzy, to nie zmyło się od razu. Kolejna kwestia, ta twarz, te rudawe włosy, ten ciężki makijaż, ta mina. Obrzydliwy Ludwik, niesamowicie obrzydliwy. Nie aż tak jak jego poprzednik Ludwik Woskowy Siwy, jednak obrzydliwości jest naprawdę wiele. Mi właśnie ta twarz przeszkadza, zwłaszcza na pierwszym zdjęciu. Twarz niesamowicie przeszkadza. Twarz przeszkadza, bo ona jest taka typowa twarz takiego przystojniaczka, co kompletnie nie pasuje. To jest Ludwik hollywoodowy i to nie pasuje. To, że to nie pasuje do Ludwika, to daje temu obrzydliwości, ponieważ źle dopasowana twarz do Ludwika, to też jest obrzydliwe. To ja myślę, że 5 lub 6. Muszę cię powstrzymać. 4,5? Myślę, że tak. Dobrze, cieszę się, że potrafimy się zgodzić. Ja teraz poczynię, co jest niezbędne, abyśmy mogli przejść do kolejnego Ludwika. Ludwik Woskowy Dawny. Tutaj mamy niestety jeden obraz, więc trzeba mu się naprawdę poświęcić. Ten Ludwik niestety według moich badań niestety już nie istnieje, ale to zdjęcie jest bardzo soczyste. Tak, przedstawia wszystkie jego... wszystkie cechy ludwicze. Wszystkie cechy ludwicze. Wszystkie atrybuty. Tak, dokładnie. Więc tak, kapryśność. Bardzo kapryśne. Ta mina. Poza... Myślę, że tutaj można celować nawet na 7. Mhm. Też tak uważam. Ta oburzona mina. Ten łuk brwiowy wykrzywiony w zdziwieniu, ale też w oburzeniu. Ta piąstka na biodrze. Tak, on... Tylko... dłoń na bere, to coś niesamowitego. Wszystkie te elemenciki składają się po prostu na esencję. Dokładnie, on tu wygląda jakby po prostu miał tuknąć nóżką zaraz, no. O, jakby tuknął nóżką. Kapryśność bardzo wysoka. Kapryśność bardzo. Ja myślę, że on mógł tutaj, ta mina może prezentować, że on właśnie
On właśnie doznał inspiracji, on właśnie wymyślił balet. Ja myślę, że on byłby gotowy tutaj teraz ściągnąć z siebie te ciuchy i zacząć tańczyć. Myślę, że byłby bardzo gotowy przystąpić do tańca. Myślę, że tutaj jednak musimy wziąć pod uwagę Ludwika tanecznego filmowego. Myślę, że 7,5? 7,5, może 8. Ja myślę, że 7. O, dobrze, zgodzę się z tobą. Myślę, że pełne 7. Bardzo, bardzo łatwy Ludwik do oceniania. Przejdźmy do ludwiczności. Włosy, strój, poza, mina, wszystko sugeruje, że to jest Ludwik bardzo ludwiczny. Co tu dyskutować? Co tu więcej mówić, dokładnie? Myślę, że... 8,5 na podstawie też dotychczasowych Ludwików. Ja myślę, że 8, nawet więcej niż Ludwik woskowy siwy. Myślę, że to jest bardzo sprawiedliwe. Tak, i to sprawia, że przechodzimy do kategorii siła. Siła. Jest potężne. No, jest, ta mina niestety bezpośrednio przekłada się na siłę. Są łydki, myślę, że... Jest piąstka. On jest tutaj gotowy, zaprawiony do walki. Myślę, że kolejnym elementem, który dodaje mu siły, jest też ten tutaj łańcuch idący przez jego pierś dumnie. Tak, to mu tylko dodaje do jego wagi, więc też również... ja myślę, że on może i porządnie tą pięścią przypierdolić i użyć opcji taran. Myślę, że to jest Ludwik właśnie uniwersalny w walce. Dokładnie. Ja bym się bał. Myślę, że podobnie jak Ludwik woskowy filmowy, czy Ludwik woskowy siwy, 7. Tak, też tak myślę. I to sprawia, że przechodzimy do kategorii obrzydliwość. No obrzydliwy. Obrzydliwy, te brwi tak wysoko umiejscowione szczególnie i te takie... Ta peruka, te takie też... Ten kapelusik też, on jest taki wyświechtany, to dodaje sporo obrzydliwości. Tak, jeszcze te odkryte nóżki, te jak to się nazywa? Języki butów. Języki butów, one są takie rozchylone i to też dodaje do obrzydliwości, moim zdaniem. Też moim ulubionym fragmentem tutaj jest ten rękaw, który jest takim... No jest miejscem, w którym mogłoby się zalęgnąć pluskwy. Między innymi wiele rzeczy by mogło. Tak. Myślę, że tak na podstawie poprzednich Ludwików musimy dać mu mocne 6. Tak, zgadzam się. Dobrze. A więc pozwólmy sobie przejść do kolejnego Ludwika. Ludwik woskowy niebieski. Tutaj mamy już 2 zdjęcia, ale te zdjęcia, one sporo, naprawdę sporo wnoszą do dyskusji pod względem tego Ludwika. Oj, bardzo sporo. Kapryśność jest wysoka. To jest bardzo wysoka kapryśność. Nie wiem nawet, czy nie wyższa niż kapryśność każdego dotychczasowego Ludwika. Bardzo kapryśnie. Niesamowicie. Ten nos, ta poza, te fałdy całego tego ubioru. Cały ten obraz krzyczy Ludwik. Ja myślę, że to jest pierwszy Ludwik, który w kategorii kapryczności mógłby otrzymać od nas solidne 10 na 10. Tak, zgadzam się. Pierwszy taki i może nie ostatni. Dowiemy się. Dobrze, a więc taniec. No, to jest już Ludwik po swoich latach. Tak, ja myślę, że on nie bardzo się tu pali do tańca, zwłaszcza z taką masą. Niestety, w tym odzieniu, nie jest to strój do tańca, jednak ciekawym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest ta wystawiona nóżka. Ona tak sugeruje, że... Rozjebiesz komputer. Sugeruje, że jestem gotowy, by podjąć się tańca, by zatańczyć, by poczuć ten rytm. Jednak powstrzymują go te łańcuchy, ten strój. No, jest chęć, ale no tylko ona właściwie. Ale tylko ona. No cóż, taniec taki 2. No dobrze się zaczęło, ale... No jesteśmy sprowadzani na ziemię. No ludwiczność, no. Bardzo ludwikowy. Bardzo. Po prostu chyba jeden z najbardziej ludwikowych, jaki dotychczas widziałam. Mamy też klasyczną pozę z piąstką na ramieniu klasyczna i ręką poza, na berle. Ta duma Ludwika. Ta nóżka. Ta nóżka. Ta nóżka gotowa do tańca. Ta pretensjonalna poza. Ta pretensjonalna mina. Ta peruka. Ta peruka, która ma wcięcie. To niesamowite. Niesamowita objętość tej peruki. No, wspaniały Ludwik, pełnej swojej ludwiczności. No myślę, że to jest kolejne solidne 9.
jest miejsce do poprawy, mógłby być grubszy, mogłoby być więcej fałd, więcej koloru, więcej czerwieni, ale myślę, że 9-9 jest sprawiedliwe. No i siła. Siła duża. Duża. On by się bardzo duża. Szybko zasapał, ale siła jest potężna. Ale ma tą siłę. Tak. Myślę, że na podstawie poprzednich to można by powiedzieć, że to jest 7 lub 8, 7,5 ewentualnie, idąc na kompromis. No tak, ja tak celuję właśnie w 7,5, tak. No i przechodzimy teraz do kategorii obrzydliwość. Odzienie wygląda na bardzo czysto, musimy na to zwrócić uwagę. Tak, ale myślę, twarz czysto nadrabia. Ale pod tym odzieniem, co tam musi się kryć? Co tam się dzieje? Nikt tego nie chce wiedzieć, my też nie, ale domyślamy się. Ja myślę, że on jest paskudnym, obrzydliwym Ludwikiem. Paskudny. Aczkolwiek ten strój, no cóż, trochę to neutralizuje. Te biele szczególnie, te biele sugerujące niewinność. Chociaż my wszyscy dobrze wiemy, że... Że no, 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 no co, my wiemy, co tam się działo. Jaki Ludwik był, każdy wie. Obrzydliwość, ja tak myślę, że... może tak 6. No myślę, że tak.